Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami szósty odcinek naszej przygody z orłami Cassiego w Football Managerze 2023. Tak więc jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata 2022. No i wyszliśmy z grupy, z pierwszego miejsca i dzisiaj spotkamy się z Danią. Mam nadzieję, że drugi mecz również rozegramy w tym odcinku. Tak więc mamy tutaj statystyki zawodników, no i zobaczmy jak to mniej więcej wygląda teraz po fazie grupowej. Czyli tak, Senegal już wygrał z Iranem 1-0. Boulaye Dia jest najskuteczniejszym jak na razie strzelcem na Mistrzostwach Świata. Tak wygląda jego profil. No i proszę Państwa, ma 5 bramek strzelonych na Mistrzostwach Świata, tak więc no na pewno bardzo fajny dorobek. Ansu Fati na miejscu drugim, 4 bramki strzelone jak na razie. I Bergwijn Holender na miejscu trzecim z 3 trafieniami. Średnia ocena Fati, Dia oraz Varane. Asysty Sterling, Jose Gaya oraz Luka Modric po 3 asysty. Gracz meczu Foden, Vlahovic, Por Ali Ganji z Iranu, proszę bardzo, po 2 razy. Czyste konta Unai Simon, Maniau oraz Mendy po 3 czyste konta i żółte kartki, tak jak widać. Dobra, no za dużo tutaj się nie działo. Czyli tak, no mieliśmy jeszcze losowanie kwalifikacji do Mistrzostw Europy. No i jesteśmy w grupie B. Mamy przeciwników następujących. Armenia, Gruzja, Litwa oraz Walia. 2 drużyny awansują, tak więc tutaj myślę, że bez problemu. No z tego pierwszego miejsca trzeba będzie atakować wyjście z grupy. No i co w sumie dalej? Nic tutaj się nie działo, bo to tylko kilka dni minęło. Tak więc mamy już składzik przygotowany na nasz mecz drugorundowy z Danią. Czyli tak, Szczęsny, dalej Kasz, Glik, Dawidowicz, Kiwior, Linetty z Krychowiakiem w środku, Szymański, Zieliński, Zalewski oraz Lewandowski. Tutaj za dużo zmian nie ma. Reca nie gra, bo ma małe problemy kondycyjne. No a reszta to jest nasz podstawowy skład. Tak więc co, no lecimy, jeszcze sobie tylko zobaczmy jak wygląda Dania, no ale już graliśmy przecież z nimi dwukrotnie na tym sejwie. Kasper Schmeichel na bramce, dalej 3 obrońców, Victor Nelson, Andreas Christensen, też lekkie problemy kondycyjne ma, oraz Joachim Andersen, bardzo dobrze znany mi zawodnik z drugiej naszej kariery z Ferguson Challenge, Daniel Vaz. Jest to prawe wahadło. W środku Christian Eriksen w roli defensywnego pomocnika. Obok niego Thomas Delaney. Lewe wahadło to Joachim Mele. Prawe skrzydło Skov Olsen. Lewe skrzydło Damsgaard. No i na szpicy mają Jonasa Winda. Tak wygląda Dania. No zobaczmy, jak poradzi sobie z nimi polska reprezentacja. Dobra, jesteśmy już po tej pierwszej akcji, no to lecimy, druga minuta i przy piłce Dania, chociaż blisko przejęcia nasi. Eriksen do bramkarza, krótkie zagranie, Christensen, Andersen. Do środka Delaney, krótkimi podaniami próbują, no i to się skończyło bardzo źle, jest Lewandowski, zobaczmy Lewandowski na lewej nodze. Strzał zablokowany, będzie tylko rożny. No już mogliśmy otwierać wynik po błędzie Duńczyków. No ale to się nie udało, zobaczmy, Szymański jest dośrodkowanie w stronę Lewandowskiego, nie wiem czy on tam nie był faulowany, no ale nie, sędzia nie użył gwizdka, Dawidowicz, Kasz, Szymański, nie ma spalonego, Szymański, Glik, ja myślałem, że będzie dośrodkowywał, Kasz, jeszcze raz Glik, ale koniec tej akcji, nic ciekawego sobie nie stworzyliśmy podczas właśnie tej okazji, teraz przenosimy się pod nasze pole karne, Mele. Wind. Zobaczmy, Wind, na szczęście nie było strzału, Eriksen niecelnie nad poprzeczką Szczęsnego. Kolejna akcja, 11 minuta i znów Duńczycy na naszej połowie. Andersen już z żółtą kartką. Eriksen, Christensen. Krótszymi podaniami próbuje grać Dania, Vaz, Nelson, Eriksen. O, ładnie, Skov Olsen. Tam powalczyliśmy, ale jeszcze Skov Olsen się utrzymał przy piłce. Vaz, Eriksen oddaje strzał kolejny. No i znów niecelnie. No ale to Dania w sumie stwarza sobie
więcej okazji jak na razie. Co prawda groźniejsze my. No ale wynik cały czas 0 do 0. Zobaczmy, Kiwior lewym skrzydłem. Do tyłu, Dawidowicz, Linetty. Już próba uruchomienia Zalewskiego. Jeszcze Linetty, Zalewski, zobaczmy Zalewski. Ale też niecelnie nasz skrzydłowy. No to był już częsty obrazek meczów reprezentacji Polski, gdy właśnie Zalewski dostawał piłkę tutaj na tym lewym skrzydle, zdołał zejść do środka i oddać strzał prawą nogą. No ale jeszcze musi popracować nad tymi strzałami, nie? Jeśli będą one celne, mocno bite, no to będzie naprawdę mega niebezpieczny zawodnik na tej lewej stronie. No w sumie już jest, ale jeszcze te strzały, nie? Was. Pole karne Polski, Damsgaard z voleja, niecelnie. No dobra, no trzeba tutaj już coś krzyknąć. Myślę, że żądamy więcej. Okej, jest dobra reakcja. Lewandowski ze słabą oceną, no ale pozostawiony tutaj sam. Obrońcy Danii wiedzą, co z nim robić. Tak więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby przejść właśnie na dwóch napastników. Dobra. Wyłuskaliśmy piłkę, no i teraz tylko się przy niej utrzymać. Zieliński bardzo dobrze do Szymańskiego. Zobaczmy, Szymański już w polu karnym oddawał strzał, ale niecelny Szymański, szkoda. Chociaż był zablokowany, tak więc będzie korner. Szymański jest dośrodkowanie. Lewandowski przegrywa głowę. Jeszcze Szymański, pole karne. Linetty, zobaczmy, Linetty zablokowany. Kolejny korner dla Polaków. No zobaczmy. Znów Szymański. A, taka no lepsza piłka, bardzo mocno zakręcona. Ale jednak i tak Duńczycy dobrze sobie radzą. Ok, przerwa 0 do 0 po 4 strzały. Wszystkie te strzały niecelne. My stworzyliśmy groźniejsze okazje po dwie żółte kartki, no ale wynik cały czas 0 do 0. No i dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy akcję od wyrzutu z autu. Szymański jest dośrodkowanie, ale tutaj nie ma nikogo. Obrońcy wybijają na rzut rożny, tak więc będzie już kolejny korner. Zobaczmy, który. Trzeci dla Polaków. No to uwaga, znów Szymański. Lewa noga i lewy znów przegrywa ten pojedynek główkowy, ale Linetty zbiera piłkę przy linii końcowej. Jeszcze Dawidowicz. Linetty. Zobaczmy, Linetty. Celny strzał. Pierwszy w tym spotkaniu, ale Schmeichel bez żadnego problemu łapie futbolówkę. Zbliżamy się już powoli do godziny gry za nami. Lewandowski bardzo słabo. No i zobaczmy. Dania, Nelson, Eriksen, Skovolsen. Do tyłu. Delaney. My głęboko cofnięci. Eriksen. Dania się przesuwa, jest już wysokość pola karnego, Zalewski, jest przechwyt, no i dobra, to teraz Polska. Krychowiak, do tyłu, Glik, Kasz, Dawidowicz. Linetty traci piłkę i zobaczmy, Skovolsen, na szczęście zablokowany. Glik, nieudolne to wybicie bardzo. No i cały czas Dania, ale Zalewski znów z powrotem. Okej, wyglądamy lepiej kondycyjnie, Kiwior też słabiutko. No dobra, myślę, że chyba czas na zmiany. Więc tak, no stwarzamy sobie groźniejsze sytuacje, mimo tego, że Lewandowski jest kompletnie niewidoczny. Dobra, no na pewno Reca za Kiwiora. I tutaj Lewandowski i Zalewski tak sobie, ale zmotywowany jest Robert. Myślę, że przydałby mu się kolega z zespołu. Więc tak, Zielińskiego zostawiamy na pewno. No to tak. Zieliński tutaj to będzie teraz wysunięty rozgrywający. Nawet w ataku. Ty przejdziesz tutaj jako napastnik. No i co? No myślę, że Buksa, nie? Buksa jako odgrywający. Zapraszamy za Linettego. Czyli Lewandowski zostaje. Zalewskiego też jeszcze zostawię. Chociaż 66. minuta. No w sumie miał sporą ilość czasu na to, żeby pokazać się z dobrej strony. A my tu mamy głodnego gry frankowskiego.
No i myślę, że ta zmiana będzie właśnie przeprowadzona. Dobra, czyli trzy zmiany, zmiana formacji. No i zobaczmy, jak te niecałe pół godziny będzie wyglądało. Jeszcze tutaj okrzyk, ale to może po tej akcji. Zobaczmy. Jest też rzut rożny. Szymański. Jest dośrodkowanie, jest buksa! No i już! Zobaczcie, jak inaczej to wyglądało. Pięknie buksa, ale szkoda, że nie ma bramki. Reca. Krychowiak. Dawidowicz. Ładna piła tutaj w poszukiwaniu Recy. Krychowiak, może na prawą stronę? Nie, piłka w stronę Lewandowskiego, a tam też niewiele brakowało, abyśmy zdobyli bramkę. Tutaj świetne zachowanie Damsgaarda, ale też bardzo ładnie Matikasz. Glik, Zieliński. Ależ piła do Szymańskiego. Zobaczmy, Szymański na lewej nodze, ale strzał zablokowany i Szmajchel bez żadnego problemu. No, Zieliński tam chyba mocno poturbowany. Zobaczmy, buksa w polu karnym. Zieliński. Strzał zablokowany, jeszcze Szymański. Szymański bardzo ładnie się utrzymał przy piłce. Kasz. Zieliński! Brama. Tak jest, moi drodzy. Piotruś Zieliński otwiera wynik. 74. minuta. Mati Kasz z asystą. Jest, mamy prowadzenie zdanie o 1 do 0. Pięknie. Zobaczmy to jeszcze raz. No tutaj duża zasługa Szymańskiego przy tym właśnie utrzymaniu się przy piłce. Fantastycznie Kasz znalazł Zielińskiego. No i ja tutaj już się zastanawiałem powolutku nad właśnie wymianą Piotrka. No bo bardzo osłabiony. No i trzeba będzie, myślę, to zrobić jednak mimo wszystko. Dobra. Więc teraz wpuścilibyśmy chyba bardziej defensywnego zawodnika. Dobra, Klich za Zielińskiego. I tutaj już bez wysuniętego rozgrywającego, a długodystansowiec. Jeszcze jedną zmianę będę mógł przeprowadzić, czyli Reca ma kłopoty. Frankowski, Buksa, wszyscy zestresowani wejściem. No chłopacy, kurde, gracie na Mistrzostwach Świata. Proszę o jakieś pozytywne tutaj reakcje. Dobra, 87. minuta, robimy ostatnią zmianę, czyli co? No Lewandowskiego trzeba ściągnąć, bo naprawdę bardzo słaby występ Roberta. I wpuścimy Milika, który zasłużył sobie, myślę, na wejście poprzednim meczem. On będzie, niech będzie lisem pola karnego. No i zobaczmy. Końcowa już tego meczu. Mamy 5 minut doliczonych. Tak więc jeszcze może się dziać. Kasz, Milik. Strata piłki. Bolesen, Sorensen, Hiulam. Dużo zmian też po stronie Duńczyków. Ale Kasz, dobra, dobrze, że wyłuskał jeszcze tę piłkę, bo mogło być naprawdę źle. Buksa powalczył, ale jednak stracił piłkę. Glik dobrze ustawiony. Dużo teraz takiego chaosu w grze obu drużyn. Krychowiak na pałę do przodu niepotrzebnie. No i teraz Dania, Schmeichel. Schmeichel, zobaczmy. Głowa Krychowiaka. Tutaj nikogo z naszych nie było. Bolesen. Oj, oj, oj. Damsgaard. Zobaczmy pole karne. I niestety. No tak musiało być, nie? Skrypty FM-a. Cóż. 1-1. Zobaczmy to jeszcze raz. Czyli tak, no tutaj lewa strona. No i Kasz sobie nie dał rady. No i Szczęsny. No to był dobry strzał, jednak trzeba przyznać. Bardziej wina Kasza niż Szczęsnego. No ale zobaczmy, jeszcze Milik. Zobaczmy! Ajajaj. No to była ta akcja chyba, no bo teraz już Dania raczej utrzyma się przy piłce do końca tego doliczonego czasu gry i będzie dogrywka. No, to niedobrze. To tylko oznacza, że nasi zawodnicy będą musieli jeszcze się troszeczkę pomęczyć. No, chyba że nie. Chyba że Dania strzeli nam bramkę. Jeszcze tutaj próbujemy się ratować. Frankowski. Dobra, koniec regulaminowego czasu gry. Mamy dogryweczkę. No to jazda. Pierwsza połowa dogrywki i Dania przy piłce.
Wind, Delany, Hjulmand, Sorensen, Dawidowicz, tak jest, mimo żółtej kartki nie bał się odebrać piłki. Szymański jeszcze ma troszeczkę siły, mimo tego, że grał już cały mecz, ale jednak już na wysokości pola karnego brakło sił. Hjulmand, Poulsen, na szczęście strzał niecelny. No dobra, czyli co, no jakieś zmiany też trzeba będzie przeprowadzić. Tutaj Kasz, Krychowiak i Szymański najbardziej zmęczeni. Dobra, na razie gramy dalej. Oj, mamy kontuzję Kasza. Kontuzja Kasza, moi drodzy, no czyli trzeba będzie wpuścić Bereszyńskiego. No i to tyle w sumie, no właśnie, to tyle jeśli chodzi o zmiany. No szkoda, że zmiana wymuszona przez kontuzję, ale z drugiej strony dobrze, że nie zrobiłem tej ostatniej zmiany przed kontuzją, no bo byśmy kończyli ten mecz w dziesiątkę. Reca, zobaczmy, jest akcja, Dawidowicz. Ej, tam zamieszanie w polu karnym, nie było faulu, ale chyba był spalony, czy tak, spalony buksy. No i nic z tego, tak więc zobaczmy, Dania. Ale nie, jednak wyłuskaliśmy piłkę. Szymański. Dawaj, Szymański. Sam do końca. I co to było? Zablokowane chyba. Tak jest, więc będzie jeszcze korner. No, Buksa lepiej sobie radzi przy tych rzutach rożnych niż Lewandowski. Więc zobaczmy. Szymański będzie dośrodkowywał. No, w stronę tutaj jednak środka pola karnego. Dawidowicz. No cóż, niestety. To nie tak miało wyglądać, Paweł. Czyli koniec pierwszej połowy dogrywki. No, bardzo możliwe, że ta druga runda między Polską a Danią skończy się w karnych. No to lecimy dalej. Ostatnie minuty już tego spotkania. Reca. Bardzo ładnie, Bereszyński. No, z nowymi siłami. Pokaż się, tak jak się pokazałeś niedawno, Milik. Też nowy zawodnik. Zgubił piłkę jeszcze Bereszyński. Buksa! Ajajaj, jeszcze rożny. Jeszcze jedna okazja. No i cyk. Bereszyński po wejściu. Aha, bo ja go zasłaniam, ale on ocenę ma obecnie 7-0. Szymański, Klich. No może Klich teraz. Nie, no nie takim strzałem. Mateusz. No, Krychowiak, Szymański, naprawdę już bez sił, ale tak samo Delany i Skov Olsen oraz Wind po stronie duńskiej. Kolejna akcja, Bereszyński, Buksa. Krychowiak, ale tutaj uprzedzony przez Poulsena. No i Dania, Wind, Skov Olsen, Hjulmand, Lindström. Ależ pociągnął teraz tą akcję. Zobaczmy! Ależ dużo szczęścia mieliśmy. Piłka odbija się od słupka. To mógł być gol. Dobrze, że nie weszło. Milik, rzut wolny. Wrzutka w pole karne. Tam był Buksa, ale nie doszedł do tego zagrania. Jeszcze Glik. Walczy, ale nie wygrał tego pojedynku. Troszkę chaosu w grze duńskiej. Glik na Milika. Ale nic z tego. Wind bardzo ładnie znalazł Lindströma. Ten znów się rozpędza do przodu. Bereszyński nie zdołał go zatrzymać. Zobaczmy, Lindström. Glik też tam próbował wsadzić nogę, ale wszyscy zdecydowanie spóźnieni. No to jeszcze tutaj krzykniemy im, że żądamy więcej. Nie wiem, czy coś to zmieni na te ostatnie dwie minuty. No i mamy rzuty karne, moi drodzy. Nie mamy Lewandowskiego. No to ustalmy zawodników, czyli tak, Mateusz Klich jako pierwszy. No dobra, niech strzela pierwszy, drugi Milik, następnie Buksa jest niespokojny, to niech on nie strzela ostatni, niech strzela trzeci. Dalej Krychowiak i ostatni Szymański. I tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Dobra. No dobra, stoicie przed szansą, aby być bohaterami, tak więc powodzonka.
No i zaczynamy rzuty karne, moi drodzy. Tak więc, no, loteria, ale mam nadzieję, że to Polska jednak wygra. Wind kontra Szczęsny, uwaga. Oj, kurde, już byłem pewien, że Szczęsny to wybroni. Aj, no szkoda, dobra. No to Mateusz. Mateusz Klich kontra Kasper Schmeichel. Siedzi też po rękach, ale weszło, dobra. Skofolsen. No ciekawe, czy Szczęsny obroni jakiegoś karnego. Kurde, znów blisko było. Znów wyczuł stronę. Znów dosięgnął piłki, ale jednak nie zdołał obronić tego strzału. Milik. Lewa noga, tak jest, wyprowadzony w pole Schmeichel. Milik pewnie wykonuje jedenastkę. Trzecia kolejka, Lindström. Będzie ją otwierał. Dawaj, Wojtek. Uwaga! Ajajaj, Lindström. No ładnie, piłkę podniósł pod poprzeczkę. No i Buksa, był niespokojny. Zobaczmy. Kurwa. No ale to jeszcze nie koniec. Pulsen. Dawaj, Wojtek. Tak jest! Pięknie, Wojtuś, elegancko. Musiałeś to zrobić, no i to zrobiłeś. No to Krychowiak. No, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony Krychowiakiem na tych mistrzostwach. No i zdania nie zmieniam. Pięknie, Grzesiu. No to ostatnia kolejka. 3 do 3. Delani czy Wojtek? Uwaga! Wojtuś! Tak jest, moi drodzy, tak jest. Wojtek broni dwa karne z rzędu. No to teraz Szymański. Szymański będzie miał szansę na doprowadzenie do awansu reprezentacji Polski do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Dajesz. Seba, jedziesz. Uwaga, Szymański siedzi. Tak jest, moi drodzy. Let's go, jedziemy dalej. Elegancko, pięknie. Bardzo dobrze. Polska w rzutach karnych pokonuje Danię. No i co? No Szczęsny jednak, nie? Szczęsny jest bohaterem narodowym, jak w prawdziwym życiu, tak i na naszym sejwie w Football Managerze. Elegancko. Glik troszeczkę zawiódł w tym spotkaniu. Tak samo Kiwior. Oceny tylko 6-3. Najgorsze oceny. A nie, no i oczywiście Lewandowski. I to jest już któryś w sumie mecz z tak niską oceną Roberta, no ale też nie ma się co dziwić. Wiadomo, Robert osamotniony tutaj będzie miał naprawdę ciężkie życie. No ale dobra, no, trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski i lecieć dalej, moi drodzy. Dobra, na szczęście kontuzja, jakiej doznał Matty Cash, nie wyeliminuje go z udziału w Mistrzostwach Świata. Będzie niezdolny do gry przez zaledwie 2 dni, tak więc super. My już mamy naszego przeciwnika na ćwierćfinał, będzie to Senegal. I co jeszcze? Zieliński w formie z brameczką, Glik zadowolony. Polska sprawia niespodziankę, proszę bardzo. Dobra, teraz jeszcze zobaczmy, jak reszta wyników drugorundowych. No i mamy już wyniki drugiej rundy. Nie obyło się bez niespodzianek, tak więc lecimy po kolei. Anglia po karnych wygrywa z Holandią. Francja dopiero po dogrywce i w samej dogrywce strzela 4 bramki Meksykowi. Urugwaj po karnych, po bezbramkowym remisie wygrywa z Brazylią. Chorwacja po dogrywce z Niemcami. Senegal 1-0 z Iranem, to już widzieliśmy. Serbia z Portugalią po dogrywce 1-0 i Maroko ogrywa Hiszpanię 4-2, moi drodzy. Więc ćwierćfinaliści Mistrzostw Świata: Anglia z Francją, Urugwaj z Chorwacją, Senegal Polska oraz Serbia Maroko. No, będzie się działo. Zajrzyjmy sobie do składu naszego następnego przeciwnika ćwierćfinałowego, czyli Senegal wystąpi w składzie następującym: Edouard Mendy na bramce, prawa strona Youssouf Sabali, w środku Kalidou Koulibaly, obok niego Abdou Diallo, na lewej stronie Ballo Touré, dalej defensywny pomocnik Idrissa Gueye, okay. Cheikh Kouyaté, środkowy pomocnik, obok niego Papagaj. Okej, no ten akurat jeden z gorszych zawodników tej drużyny. Amand Ndiaye. Okej, dobra. Lewe skrzydło Ismaila Sarr.
I napastnik, właśnie ten na razie najskuteczniejszy zawodnik na Mistrzostwach Świata, czyli Bulaidia. Okej, czyli tak, my mamy trzech zawodników zawieszonych: Reca, Linetty oraz Szymański, no czyli trzech zawodników pierwszego składu. Trzeba będzie sobie poradzić w tym ćwierćfinale bez nich. No to lecimy w składzie. Szczęsny na prawej kasz. Wyzdrowiał, jest gotów już do gry, tak więc oczywiście z niego skorzystamy. W środku Bednarek z Kiwiorem. Glik oraz Dawidowicz mają zagrożenie kontuzjami, tak więc nie będziemy ryzykowali. Na lewej stronie obrony zagra Zalewski. W środku Klich z Krychowiakiem. No i teraz tak, Kamiński na lewej stronie, Zieliński w środku, Jóźwiak na prawym skrzydle, no i Lewandowski jako jedyny napastnik. Lecimy, ćwierćfinał Mistrzostw Świata. No to lecimy, moi drodzy, lecimy drugi meczek, lecimy ćwierćfinał Mistrzostw Świata Polska-Senegal. Zaczynamy. 9. minuta, jest pierwsza okazja i Zieliński będzie dośrodkowywał przy rzucie rożnym. Zobaczmy, na dłuższy słupek tam był Lewandowski. No i to była jego jedna z niewielu wygranych główek po rzucie rożnym. Tak więc to cieszy, no ale szkoda, że jednak nie skierował piłki do siatki. Dia. Zobaczmy, Dia, czyli najskuteczniejszy zawodnik tego mundialu jak na razie. No, mam nadzieję, że nie strzeli nic w tym spotkaniu. Pierwszy kwadrans za nami, mamy już dwa celne strzały po jednym każdej z drużyn. Sar. Sar, ale szeraj tutaj lewą stroną, ale strzał zablokowany na szczęście. 20 minut gry już za nami. Widzę, że Kamiński na razie dosyć słabo się spisuje. I Senegal. Touré, Dia, jeszcze Dia, słupek. No, mieliśmy tutaj sporo szczęścia, że akurat nikt z Senegalczyków nie stał tam w odpowiednim miejscu, aby dobijać tą piłkę. A tutaj Amat. Zalewski zablokował ten strzał bardzo dobrze, no bo tutaj już mogło być 1 do 0. Amat dośrodkowuje, Krychowiak wybija. Ale jeszcze Sar. Dobrze, Zieliński. Okej, już tam się mogliśmy rozpędzać się z naszą akcją. No i zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na połowie Senegalu. Jóźwiak. Jóźwiak walczy tam o piłkę bardzo dobrze. Jest dośrodkowanie w stronę Kamińskiego. Ten zamyka akcję. Jeszcze Klich oddaje strzał lewą nogą, ale bardzo niecelnie Mateusz. Kolejna akcja, teraz już jesteśmy pod naszym polem karnym. Zobaczmy, strzał niecelny. A strzelał chyba Dia? Jeden z nich, nie? Jeden z nich. 10 minut do końca pierwszej połowy. 37. Kasz dośrodkowuje, jest Robert, ale Koulibaly jednak lepiej sobie radzi w pojedynkach główkowych. Diallo, Gana. Okej, oddają nam piłeczkę za darmo. Bednarek, Krychowiak, Jóźwiak. Jeszcze Krychowiak, zagranie do Kamińskiego, zobaczmy co wymyśli Kuba. Wycofanie piłki, Zalewski dał się wyprzedzić. Zagranie do bramkarza, no może tak jest, Koulibaly z błędem, Zieliński. Kamiński, zobaczmy Kamiński, ale prościutko w bramkarza Senegalu. Lepiej można było to, tę akcję zakończyć jednak Kamiński, no ale dobra, stwarzamy sobie okazję, cały czas 0 do 0. Zieliński, Lewandowski, ależ tutaj szybko piła chodziła, ale jednak straciliśmy ją tylko na chwilę. Jóźwiak, zobaczmy, Jóźwiak w stronę Lewandowskiego, nie ma bramki. No tym razem zabrakło nam troszeczkę szczęścia. Zobaczmy jeszcze raz goal line technology, przy której nic kompletnie nie widać. No ja nie wiem, ja tutaj widzę, że jest gol ogólnie, nie? Przy tej powtórce, no ale gola nie ma. W sumie 13 strzałów w pierwszej połowie, jak na razie bez bramek. No to lecimy już drugą połową, 48. minuta. Jesteśmy na naszej połowie, ale bardzo dobrze Bednarek głową i już się rozpędzamy. Lewandowski. Dobrze, do Kamińskiego jest pole karne. Zobaczmy, Kamiński, jest bramka! Tak jest, pięknie Kuba Kamiński. Po asyście Roberta Lewandowskiego. Dopiero w 49. minucie, ale nie ma problemu. Otwieramy wynik. Zdobywamy pierwszą bramkę. No właśnie, chciałem powiedzieć, że tutaj lewy
w roli lewego skrzydłowego doskonale znalazł Kamińskiego, który bardzo dobrze sobie przyjął piłkę, miał dwóch obrońców na plecach, nie przestraszyło go to, przyjął sobie, oddał celny strzał i cyk, mamy bramkę 1-0, prowadzimy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Senegalem. No i zostało już niewiele czasu do końca, zobaczmy. Szczęsny w stronę lewego, ale tracimy piłkę. Lewandowski, no w tym meczu chce się zrekompensować za poprzedni. Zalewski. Zablokowane dośrodkowanie, ale jeszcze Nikola. Zalewski. Podniósł piłkę niepotrzebnie w stronę Jóźwiaka. Kasz. Lewandowski, zobaczmy, lewy. Jest bramka, tak jest, Robert. Strzał, który wydawał się być bardzo słaby, bez żadnej siły, nawet bez podkręcenia tej futbolówki, ale jednak piłka ląduje w siatce. Nie mam nic przeciwko, naprawdę. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. No kurde, naprawdę tutaj spory błąd Mendiego, ale okej, my jesteśmy zadowoleni, bo Polska prowadzi 2-0 z Senegalem. Ja naprawdę chciałbym i głośniej, i jakoś, nie wiem, bardziej ochoczo cieszyć się z tych bramek, ale kurde, dziecko śpi za ścianą, tak więc za bardzo też nie mogę się podniecać. No cóż, takie życie teraz. 58 minuta przy piłce Senegal. Zobaczmy, Szczęsny, dobrze, lepiej niż Mendy. Nieważne, że rzut rożny, ważne, że nie ma bramki. 58 minuta, no zobaczmy. Amaf dośrodkowuje, Lewandowski bardzo skuteczny w ataku, ale też i dzisiaj w obronie. Zieliński, Jóźwiak. Oj, to był groźny faul. Może nawet na kartkę, ale nie pojawiła się żadna w ręku sędziego. 63 minuta. Już niecałe pół godziny gry do końca. Bednarek, no złe bardzo to wybicie. Kojate. Gana Diallo, Gaj. No i nie było przychwytu Kasza. Niang, zobaczmy, pięknie, Szczęsny, ale był spalony. Okej, okay, elegancko. Myślę, że powoli możemy się zastanawiać nad pierwszymi zmianami. Dobra, 70 minuta, czyli tak, Mati Kasz zejdzie, w jego miejsce Bereszyński. Zieliński jeszcze zostanie. W sumie Bednarka moglibyśmy ściągnąć. Dobra, dawaj Dawidowicz za Bednarka. Okej, okay, 78 minuta. Dobra, zobaczmy jeszcze tę akcję. Szczęsny, Kamiński. Ale straciliśmy piłkę, uwaga, Amat, trzeba wracać, Zalewski, dawaj tam za nim, strzał z dystansu. No i Szczęsny dosyć tak komicznie interweniuje, ale znów, nieważne, że rożny, ważne, że nie ma bramki. Pięknie, Dawidowicz. Jeszcze Amat. Do tyłu, Wagułę, co ty gadasz, że to jest ten Wagułę? Chyba nie, nie, na pewno to nie on. Mendy. Oj, dobrze, nie ma bramki, tam było małe zamieszanie pod naszą bramką, ale na szczęście tylko rożny. I znów Mendy, Krychowiak wybija. Przed polem karnym jest Dia, strzał zablokowany, tak więc kolejny korner. No teraz Senegal na pewno postawi wszystko na jedną kartę. No a my gramy o półfinał Mistrzostw Świata, tak więc też trzeba będzie zareagować na te ataki Senegalu. Dobra, czyli tak, robimy zmianę formacji. Więc moi drodzy, dobra, no Zieliński już to, co miał zrobić, to zrobił. Więc tak, wpuszczamy Żurkowskiego. Cofamy wysuniętego rozgrywającego jako defensywny pomocnik. Może być Registą. Okej. Okay. Żurkowski, Regista, pomocnik odbierający piłki oraz długodystansowiec. Niech to tak zostanie. Jóźwiak jest zdenerwowany, w ogóle nie wiedzieć czemu. Dawidowicz ma kłopoty, tak samo Bereszyński.
Kogoś może na środku, ale kogo my tutaj mamy? Kapustka w sumie mógłby wejść. Dobra, no to dawaj kapustka za Klicha. Klich, żółta kartka. No i dobra, myślę, że tyle. Czyli zmiana formacji oraz kilka kolejnych zmian personalnych. 84. minuta. No i zobaczmy, mamy akcję. Berszyński tutaj w stronę Zielińskiego, który jeszcze jest na boisku. Lewandowski, Zieliński, Kamiński. Zobaczmy, Lewandowski, jest bramka, elegancko, pięknie, Kamiński zrewanżował się Lewandowskiemu. No i strzelamy jeszcze brameczkę w 84 minucie. No myślę, że już stawiając konkretną kropkę nad i, zapewniamy sobie już awans do półfinału, moi drodzy. Tak, robimy te zmiany po bramce, no i już spokojnie sobie do końca będziemy prowadzili w tym meczu. Czyli tak, jeszcze jakieś zmiany mi zostały. Jedna zmiana została. No to co, Lewy? Dobry mecz. Dwie bramki strzelone. Myślę, że możesz zejść Piątek w jego miejsce. Na ostatnie kilka minut. No to zobaczmy. Cztery mamy doliczone. No i uwaga, Kamiński. Ale to już sama końcowa, tak więc, moi drodzy, Polska w półfinale Mistrzostw Świata. Naprawdę bardzo pozytywne słowa. Ciekawe, czy za mojego życia usłyszę coś takiego nie w grze, tylko w prawdziwym świecie. Super wynik, 3 do 0. Po ładnej grze mimo wszystko, co prawda wskaźnik XG nam pokazuje, że my nawet nie stworzyliśmy sobie wystarczającej okazji do strzelenia jednej bramki. Mamy trzy, nie ma problemu. Robert Lewandowski, najlepszy zawodnik, dwie bramki oraz asysta. Zieliński i Kamiński jeszcze doładowują asysty, no i Kamiński jeszcze z bramką. Tak więc naprawdę cudowny występ reprezentacji Polski, dobra robota, solidna wygrana. No i lecimy dalej. Tak, tak. Tak, Robercik, potrzebujemy go jeszcze w następnych spotkaniach. Tak więc też pierwszy ćwierćfinał już został rozegrany przed naszym meczem. Okej, ale jeszcze zobaczmy. Czyli gra defensywna kluczem do zwycięstwa. No czy ja wiem, czy my graliśmy tak defensywnie? Polska zwycięża. Lecimy dalej. Czyli aha, w półfinale zagramy sobie z Serbią, która wygrała z Maroko 13 grudnia, czyli już w sumie za 3 dni będziemy grali ten półfinał. Lewandowski w świetnej formie, Zalewski szczęśliwy po zwycięstwie i Polska sprawia znów niespodziankę. Dobrze, czyli co? Możemy jeszcze wejść sobie do tego półfinału. Zaczyna, jeszcze te dwa ćwierćfinały przed nami. No to dobra, rozegrajmy sobie jeszcze je, tak żeby mieć już tylko pary półfinałowe, które zostaną na Mistrzostwa Świata. No i dobrze, moi drodzy, tak więc Chorwacja ogrywa Urugwaj 1 do 0, a Francja Anglię 3 do 1. Tak więc zobaczmy fazy, zobaczmy sobie drzewko od drugiej rundy. No, czyli tak, Francja z Anglią, Chorwacja z Urugwajem, czyli mamy dwie pary półfinałowe, Polska-Serbia oraz Francja-Chorwacja. No, ciekawe, jak będzie wyglądał finał. No, ale dosyć sporo rzeczy się zgadza z tym, co mieliśmy, co mogliśmy oglądać naprawdę na Mistrzostwach Świata. Między innymi to, że Maroko dosyć daleko zaszło, że Francja oraz Chorwacja oczywiście. No, Polska, fajnie by było, gdyby naprawdę doszła do półfinału. No, gdybyśmy tylko, gdyby kurde Czesiu nie obsrał zbroi na samym początku i nie wyszedł defensywnie z Meksykiem, gralibyśmy w drugiej rundzie z Australią. No i to by mogło wyglądać bardzo inaczej. No ale cóż, i tak trzeba się cieszyć z tego, co osiągnęliśmy. No cóż, jesteśmy w końcu kibicami naszej reprezentacji aż po grób, na dobre i na złe, tak więc jesteśmy dumni po zwycięstwie i wierni po porażce. No cóż, moi drodzy, tak więc możemy teraz tylko się cieszyć z tego, co robi Cassie z naszymi orłami.
No i trzymajmy kciuki za to, żeby Polska zagrała w finale w następnym odcinku. No bo jeśli dobrze pójdzie, no nie, to i tak będą dwa mecze w następnym odcinku, bo to będzie właśnie półfinał, no i później albo finał, albo mecz o trzecie miejsce. Tak więc bardzo serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. To już będzie wszystko w tym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.